Hello na kanale, zaczął się październik, tak więc jesień w pełni. Za mną ozdóbka, jeszcze taka youtuberska, jak zobaczyłam sobie, mówię, muszę to mieć. Z tym, że ja nie robię za bardzo gadanych vlogów, bo przyznam się szczerze, że tak jak mam kamerę przed sobą, nie, że się wstydzę czy coś, tylko nie mam za dużo do powiedzenia. Po prostu, rzadko kiedy stawiam takie filmy, jak zobaczyliście, no ale może przez to, że ostatnim czasem miałam po prostu więcej wyjazdów niż czasu wolnego, żeby właśnie usiąść i pogadać. Może to się zmieni, zobaczymy. Chciałabym trochę nagrać filmiku właśnie o życiu w Norwegii, gdzie szukać pracy, jak byłam na co dzień, jakieś życie, coś tam, ciekawostki i tak dalej, i tak dalej. No ale zacznę od holu zakupowego. Jesień, jest to jakieś tam kilka rzeczy, upolowałam jakąś sukienkę, to tamto. Jeszcze z poprzedniego holu, jak było jeszcze lato, mam jakieś tam buty, więc wam pokażę, jak się prezentują buty z Shein, czy w ogóle się opłaca, no bo no, nie ma co się tu oszukiwać. Shein to się kojarzy, jest coś jak AliExpress, czy jakaś chińszczyzna i tak dalej. No ale powiem wam, że jeśli chodzi o te buty, co akurat zamówiłam przyszły, to jestem bardzo zadowolona i chyba szkoda przepłacać w normalnym sklepie, jak taką samą jakość macie z Sheina. Tak więc zaczynamy przymierzanie z Shein. A zanim zacznę przymierzać, to jeszcze chcę poruszyć jedną kwestię, a mianowicie jest to zwrot na Shein, bo pod ostatnim filmem, tu możecie podejrzeć z Shein, było sporo komentarzy, ale też miałam trochę prywatnych wiadomości odnośnie jak zrobić zwrot, czyli nie tylko ja mam taki problem, pamiętam, że chciałam dwie sukienki zwrócić, właśnie z tego filmu taką białą fioletowe kwiatki w czerwone kwiatki, bo miały takie krótkie rękawy, a poza tym były trochę za duże na mnie, bo to była S, a nie XS, one tak jakoś ten materiał, no dobra, mniejsza. I stwierdziłam, że chcę zrobić zwrot tych dwóch rzeczy. No ile ja się nagłowiłam, żeby znaleźć w ogóle jak to się robi, bo jak oglądałam jakieś poradniki na YouTubie albo coś na necie znalazłam, no to było, że normalnie wchodzicie w zakładkę retur i te rzeczy po prostu, które zakupiliście w ostatnim zamówieniu, są tam. No ale ani u mnie, ani u mojej koleżanki, która zamawia to z Shein, pozdrawiam Cię Monia, nie było właśnie tej opcji. I stwierdziłam, że kurczę, coś jest nie tak. To napisałam do supportu i mówię, że chciałabym zwrócić dwie rzeczy, ale zakładka return u mnie nie działa i chciałam zrobić w takiej sytuacji. No i wydaje mi się, że nie działa, dopóki nie przyjdzie do supportu, ale nie dam sobie ręki uciąć, bo dopiero jak napisałam do supportu, to te rzeczy pojawiły mi się w return, ale jeszcze przed tym, jak to zobaczyłam, to już się dogadałam z supportem, że po prostu nie będę robić zwrotu, tylko odeślą mi połowę pieniędzy, które zapłaciłam za sukienki i wszyscy będą zadowoleni. I w sumie obsługa sama mi to zaproponowała, myślę, że to dla nich jest mniej roboty i może jakiś mniejszy koszt niż odsyłanie przesyłki i po prostu jakieś tam, wiecie. Paczka dosyć spora, ale nie ma w niej dużo rzeczy, więc otwieramy. I oglądamy. Albo wiecie co, wyciągnę najpierw wszystko, bo będzie mi to ciągle latało. Tak pchane te rzeczy, aż tyle gratów zamówiłam. O, druga rzecz. Nie tylko ubrania w tym zamówieniu. Czapa! Ostatnio czapę kupiłam. Jakiś tam pasek, którego pewnie nigdy nie użyję, no ale... Jakieś graty, sweterek, strój kąpielowy, sukienka, i szalik. Zacznę przed oglądaniem może od szalika. Wiecie co, ja się bałam, że właśnie on taki będzie, że jak taka wełna i że będzie zostawał na płaszczu i tak dalej. Widzę, nie myliłam się, bo już... Ale jaki mięciusi za to. I taki dosyć duży, bo jak patrzyłam to często, niby taki duży szalik na zdjęciu, a co do czego taka mała pysia. O? O? Spoko. Wiecie, nie może być biały, bo potem cały usmarowany od podkładu. A to jest spoko, takie frędzelki. I dosyć szeroki, więc też spoko. Lubię takie, jak są takie właśnie duże te szaliki. Ach, czekajcie, to skoro jest i szalik, to że zobaczę, czy trafiłam kolorem z czapą. Po prostu myślałam, że jeszcze czapkę zamówię. Skoro już szalik, to i czapa. Chwila. Tu strój, tu sweter, strój kąpielowy.
Czapa. No tak średnio, jak zwykle. Tu tak podegnę tą czapę, bo ona jest cała rozwijana. Ale zrobię tak, o. Ma jakiś tył przód, coś takiego. Dobra. Taka zwykła czapa. Wiecie, to jest zimno. I to też nie jest ten wiek. Jak byłam młodsza, to wiecie, głupio czapkę nosić, włosy potem się elektryzują. A teraz? Teraz to trzeba na cebulkę. A nie, że kurczę, dziewczyny. Początek zimy, koniec jesieni, one wiecie, ramuneski, brzuch na wierzchu. Rok temu pamiętam, widziałam to przynajmniej, mówię, Boże święty, czy nie jest jej zimno? I tak sobie pomyślałam, właśnie chyba się starzeje, bo kiedyś tak się nosiło. A teraz? Na cebulkę. Tak więc czapa jest. No, spoko. Przyda się. Nawet kolorem nie tak źle. To my tu mamy dalej. O, kupiłam sobie już właśnie z ostatnim zamówieniem, wtedy jak kupowałam sukienki. Miałam to kupić i nie wiem, czy ja tego nie wrzuciłam do koszyka, czy o co chodzi. No chyba nie wrzuciłam, skoro nie przyszła, nie miałam zamówienia. Bo zawsze tą biżuterię moją rzucam i tak wszędzie mi lata, prąta się. Stwierdziłam, że kupię, o, tu na pierścionki, a tu na kolczyki. Spoko tak zestaw. Fuu. Zapach ma taki, jak jakaś taka wiklina. A z wikliną za dużo wspólnego to nie ma. O, taka jakaś zupa. Ta wiklina to jak jakaś zupa. Next. O, tu mam jeszcze na telefon. Jaki jest fit w ogóle. Patrzcie. Wcześniej kupiłam to. Już trochę zżółkło nawet. O, jakoś fest nie widać, żeby zżółkło. I teraz taki. I wiecie czemu taki? Bo jak mam właśnie zawsze telefon, to nie wiem, wyjmuję go z kieszeni czy coś, zawsze dotknę paluchami za kamery, potem tłuste to jest i niewyraźnie się wszystko nagrywa. A tu? Już to co? To, żem się nacieszyła. Jaka cena, taka jakość. Tyle w temacie. No nie ma, chyba to się już naprawi. No takie ząbki, jakby trochę wystawało, nie wiem, czy to będzie widać. Więc no musi jakoś wyjść, nie? No to się nacieszyłam, że kamerę sobie zakryję. No. Proszę? Nie wiem, o co tu chodzi. Co za badziewie. Tak to jest, człowiek kupi. Myślę, że będzie fajnie. A wcale fajnie nie. O. Trzyma się, ale to się tak trzyma jakoś dziwnie. Że teraz się trzyma, czuję, że za 5 minut się nie będzie trzymać. I co, nie mogę tego do końca? A mogę. No, ale myślałam, że to będzie bardziej tak płynnie chodzić. No, ale sweet. Może być. Różne kolory, były jakieś dziwne dinozaury, coś tam. No, ale wziąłam taki. Cute. Oho. A, już mówię, a tu już też znowu coś odpada? Można sobie telefon poprzeć. Proszę bardzo. To jest obejrzane, to jest obejrzane. No. Jeszcze tu kupiłam taki pasek. Ja chciałam, że chyba trochę badziewny, czy coś. Ja mówię, ale może się przyda czasem, wiecie, jakaś sukienka, czy coś. Taka swetrowa. Nie widać, nawet wam pokażę, może to wygląda. O, taki jest pasek. I po prostu tył paska. Och, to wszystko tak średnio widać. No i po prostu to wtykacie jedno w drugie. No, taki na gumkę, więc git. Ech. Zaprezentuję, jaką miałam myśl, kupując tą pasek. Myślałam sobie, że jak będę jakąś swetrową sukienkę, czy coś, dam sobie ten paseczek. I ten sweter od razu będzie inaczej wyglądał. Ale mi takie rzeczy nie pasują, ja tak czułam, że przecież ja tak nie chodzę, bo ja się tak nie czuję. No a siedziałam, a może jednak zachce mi się tak nosić? Może jednak będzie dobrze? I kupiłam, zawsze to były jakieś tam grosze. No ale nie wiem, spróbuję coś wymyślić z tym paskiem, bo
Szkoda, żeby kupić i leżało. Dobra, przymierzamy też te rzeczy, które trzeba już na siebie założyć. Na pierwszy ogień leci spódniczka. Dodatkowo mamy czarny guzik. Wybaczcie, że jej nie prasowałam, ale chcę po prostu na szybko wszystko przymierzyć. I zjeść obiad. Założyłam spódniczkę, miałam już Wam pokazywać, ale stwierdziłam, że jednak może trochę ją wyprasuję, no bo te rzeczy przychodzą tak pognięcione, że aż niezbyt miło się na to patrzy. Tak więc prasujemy. Powiem Wam, że jest o niebo lepiej niż było. Taki ciepły brąz. To jest XS i powiem Wam, że no... Moje, że to bardziej S niż XS. Ale tak mnie poniosą, że lepiej będzie za ciasno niż za luźno. Teraz czas na sukienkę. Myślałam, że ona będzie też z grubego sztruksu. A wyszło, że to jest, nie wiem, czy nawet nie ten sam sprzedawca. Taki sam materiał, taki sam kolor, tak samo pognieciona, więc idę prasować i przymierzam. Właśnie sukienkę na wzór spódniczki, którą przed chwilą miałam na sobie. Jak widzicie, kolor ten sam, materiał ten sam. Guziki inne i te guziki. O matko, jaka to jest porażka. Całe palce mi było, nie dość, że ledwo się przyciskałem przez te dziury, to jeszcze one są takie... Jakby mają to wgłębienie, że po prostu te kanty są ostre. Jak ja próbuję przycisnąć, to już aż... Już mam palec czerwony. A tych guzików jest 2, 4, 6, 8, 10 już na rękawach. I się przestraszam, że nie ma paska. I mówię, kurde, i co to? To będzie tak wyglądać? Jeszcze na szybko sobie mu biorę. Zostawię pasek. Wszystko z tego samego materiału. Żadnych udziwnień na nim nie ma. Na rękawach guziczek. Guziczek. Zakładam pasek. Powiem Wam szczerze, że jak zobaczyłam się w lustrze, to mi się ta kiepska podoba. Mogę się w całości jej pokazać, bo przecież teraz ją widać. Długość ma taką spoko, bardzo mi się podoba. Te szlubki są takie, że no, jak za mocno pociągnięcie tym paskiem, to może coś pęknąć. Bez paska, no to jest taka koszula nocna. Można spokojnie zapiąć pod szyję, ale jakoś mi się to nie do końca widzi. Więc ja po prostu przewiązuję paskiem i wydaje mi się, że tak jest najlepiej. Już idę na balkon, żebyście zobaczyli w lepszych, naturalnych kolorach. Rękawki, dobra długość, nie to co z tymi sukienkami, które chciałam zwracać. Sandałki, które kupiłam na Shein, prezentują się tak. Też macie tutaj mięciutką podeszwę. Tu jest taka mini gumka, więc też trochę się naciąga na kostce. Słupek szeroki, więc się wygodnie chodzi i ogólnie no, naprawdę są wygodne. Ani nie widać żadnego kleju nigdzie. A może jakaś jakość to nie jest nie wiadomo jaka, ale za te pieniądze nie odbiegają niczemu z tych, co są na przykład w CCC. Druga para, one są fajne, mają tutaj gołe na palcach. I wiążecie sobie takim tym na stopie. Powiem szczerze, że w tych jeszcze nie chodziłam ani razu. No ale ładnie wyglądały. Mówię, fajne są. Wezmę. Dostałam jeszcze sweterek, który zapomniałam pokazać. Taki. Na guziczki. Powiem tak. Bardzo mi się podobają te rękawy, że one są takie bufiaste. Strasznie jest takie sweet. Guziczki spoko. Takie o. Powiem Wam, że ten sweter, już Wam zniżam troszeczkę. I tak jest dosyć krótki. Ale zobaczcie te rękawy. No nie zobaczycie, odsunę troszeczkę. No mi się tak one podobają, ja nie wiem. Jakaś taka tandeta czy coś, no dla mnie ten sweet. No mógł być dłuższy trochę. Nie mogę mieć pleców odkrytych, no bo zobacz jak to jest długo, że tu już widać plecy. No ale i tak jest fajny. Dobry zakup. Powiem Wam, że wykonanie no to nie jest takie super cienkie. Fajne to jest, takie przyjemne w dotyku. Linki do rzeczy, które są na filmie znajdziecie na pewno w opisie filmu. Wszystko tam będzie wypisane oraz rozmiary, jakie miałam zamówione, żebyście mogli sobie porównać mniej więcej. To jest S-ka. I naprawdę spoko. Nawet widzicie, że to jest nawet taki dobry splot, że nie prześwituje jakoś. Więc sweter polecam jak najbardziej.
kupujcie. Lecimy dalej. Strój kąpielowy. Nie, że jakoś przepadam za różowym, ale w komentarzach wygląda dosyć spoko. To mówię, taki wakacyjny, ale nic specjalnego. Wiązany na szyi, tak jakieś tam kwiatuszki. Majetki wiązane po bokach. Spoko, bo to nie są takie, wiecie, mocno wycięte majtki, ja nie przypadam jak za bardzo tu, jak tak widać. Mam jeszcze inne stroje. O, jeszcze jeden teraz. Jeden, który kupiłam razem z sukienkami i nie wiem, czy go pokazywałam. Chyba go nie pokazywałam. Teraz jest mokry, bo byłam na basenie. Ale załączę Wam link i zdjęcie, jak on wyglądał tak. I powiem Wam, że wygląda 1:1 i bardzo spoko jest. O, a teraz kupiłam sobie drugi taki. Takie kwiatuszki zielone, plecy odkryte, tu mam jakieś takie ściągacze jeszcze, i to mi się też podoba, też taki sweet. Ostatnio upolowałam też takie bluzki, cieniutkie sweterki, no może spódniczka niezbyt dopasowana, ale po prostu przymierzam teraz. To nie są outfity of the day, nie, 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 ale ten sweterek, powiem Wam, że jestem zadowolona, jest taki meszek. Taki mięciusi. I nie mogłam się zdecydować i wzięłam jeszcze jeden. Wszystko to samo od tamtej, tylko inny kolor. Tam strasznie słabe światło. No ale są spoko. Jeszcze naprzące. 250 koron. Jeśli chodzi o sklepy w Norwegii, to wybór jest tak słaby. Nie ma tak fajnie jak w Polsce, że idziecie do galerii, macie Stradivarius, Bershka, Reserved, no i bla 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 i tysiąc innych sklepów. No macie tylko z takich popularnych sieciówek H&M, Kubus, dwie Zary chyba w obrębie Oslo, Sandvika i jeden New Yorker na całą Norwegię, z tego co jest w Polsce i co jest tu. Chociaż jeszcze chyba jest Vero Moda w Polsce i to jest Vero Moda jeszcze Only Mango. I chyba tyle. A reszta to są jakieś takie norweskie, albo już takie z wyższej półki cenowej. Więc jak ktoś chce taką po prostu kupić sobie szmatkę, to nie ma za dużego wyboru w sklepach. Chyba, że to zapłaci milion. Tak się prezentuje mój sweterek w świetle naturalnym. Taki fajny, jest pastelowy. Uznałam, że najpierw Wam pokażę detale. Ja szukam płaszcza, to nie lubię jak nie ma podszewki, że od środka widać te kieszenie latające i te nitki wszystkie. A tutaj zobaczcie, płaszczek z mango. Fajnie ma tutaj wszystko obszyte, jest podszewka, tu taki paseczek jakiś, jak się go założy, on właśnie tak ładnie, tu się ładnie dopasowuje, tu, już Wam pokazuję w całości. A to jest masakryczne, o, nawet jak nie jest zapięty, to widać, że on jest fajnie slimowany, długość też myślę, że ma spore guziczki, mi się bardzo podoba. Taki ładny, prosty, elegancki. Drugi płaszczek to jest płaszcz z Zary. Nie wiem, czy nie jest nawet minimalnie dłuższy. Oczywiście też mam podszewkę. Zaraz Wam pokażę detale. O. No, też spoko. Nie ma takiego ładnego paska jak w tamtym z mango, ale mimo wszystko podszewka jest. Jest dosyć gruby, fajnie skrojony. Ten płaszcz jest teraz dostępny w Zarze. Ja kupiłam go za 800 koron, to jest jakieś, nie wiem, 300-350 zł. Normalna cena regularna, może teraz będziesz powoli na promocjach, bo kupiłam go z miesiąc temu. A ten z mango kupiłam oj, z 2 miesiące temu, więc nie wiem, czy jeszcze będzie dostępny. Ale też myślę, że płaciłam coś koło 800 koron. Ale jestem bardzo zadowolona, ogólnie w mango lubię kupować. Ładne buty mają, wygodne. Ostatnio kupiłam szpilki w Zarze. Prezentują się tak. Takie ładne, zgrabne z jeansu. Mówię, do tego patrzę obok torebka. Mówię, o nie, tak. Buty to i torebka musi być do kompletu. Ale tak są niewygodne. Nie wiem, czy mam szeroką stopę. Czy one są jakoś źle wyprofilowane, bo tutaj jak nosiłam, to tak mi zdarło aż do krwi. Całą kostkę. One są takie sztywne, bo to może dlatego, że to jest taki jeans. Tak się prezentują bardzo spoko. 10 cm chyba mają. Ale jeśli chodzi o wygodę, no tak słabo. A w porównaniu na przykład buty z mango, tam gdzie ten czarny płaszczyk, to mi się podobają, bo są tak, to jest taka wycięta noga.
A to jest tak, że ogólnie wyglądają dosyć podobnie. I te są o niebo wygodniejsze, takie mięciutkie. I też są miękkie, ale nie tak jak te. Więc jeśli chcecie kupić buty w Mango, to polecam. Beżowe i czarne tego samego typu, no bo są takie super. Obydwie się sprawdzają. W jednej gdzieś trochę czubek zdarłam, no ale da się chodzić. Dzięki za oglądanie filmu. Subskrybujcie nas na YouTubie, na Instagramie, nazwa taka sama jak tutaj. I co? Do następnego filmu. Pa!